Z nami jest Mateusz Jajmierzyński, bramkarz drużyny Solers Consulting. Mateuszu, chciałem Ci bardzo serdecznie pogratulować mistrzostwa elit piątej ligi. No dzięki, dzięki. Przyszło nam to z trudem, ale się udało. Zwłaszcza, że to był tak naprawdę mój debiutancki sezon w barwach Solers, bo w poprzednich rozrywkach tylko 2 mecze zagrałem, także jesteśmy naprawdę zaskoczeni naszym sukcesem jednak. No więc właśnie, Wasza drużyna konsultantów, programistów gra z nami od 5, 6, 7 sezonów, od dawna. No i to jest największy sukces. To jest największy sukces. Jak to skomentujesz? Jakie były powody tego zwycięstwa? Właśnie powiedziałeś o tym, że to był premierowy twój debiutancki sezon. Może w tym upatrujecie powodów zwycięstwa? Znaczy, no przede wszystkim udało nam się skład ustabilizować, tak? Z tego co wiem, koledzy mieli problem właśnie zebrać bramkarza, mieć regularnie, tak? Do tego też doszło paru nowych, jak w tym sezonie Paweł Domaszewicz, w tamtym Hubert Pietras. No i to jakby przyniosło sukces, tak? Że mieliśmy wreszcie zawodników na każdy mecz pełny skład i nie musieliśmy jakby szukać zastępu na ostatnią chwilę. No i poza tym nasz kolega z Hiszpanii, Jaime, od jakiegoś czasu ma zwyżkową formę i to owocuje sukcesami naszymi. No więc właśnie, jesteście bardzo znani z tego, że macie bardzo ciekawy duet Wiktor i Jaime, dwóch Hiszpanów, którzy jeden broni, a drugi strzela. Czy łatwo, przyjemnie się gra z takimi zawodnikami z Półwyspu Iberyjskiego? No bardzo łatwo, chłopaki są utalentowani, zwłaszcza widać Jaime techniką się wyróżnia i spodziewam się, że poradził sobie w wyższych ligach w elitsporcie. Wiktor jest bardzo stabilnym obrońcą, jednym z najlepszych w sumie jak grałem w życiu, bo ja nie tylko gram tutaj na co dzień w elitsporcie, tylko też mam jakąś tam przeszłość okręgową i jest naprawdę dobrym obrońcą jak na człowieka, który z piłką miał tak naprawdę przygodę w latach jakby dziecięcych, także nasi Hiszpanie odpalili i jest ekstra. Mateusz, to może ujawnijmy i odkryjmy karty. Zostałeś najlepszym bramkarzem elit piątej ligi. 85% skutecznych obron. To jest fenomenalny wynik. No i bądźmy szczerzy, to dzięki Tobie Solersi wygrali piątą ligę i awansowali w czwartej lidze. Teraz po 4 kolejkach jesteście liderem z kompletem zwycięstw. Tak, ten procent, chciałem osiągnąć 90%, to był taki mój cel. No troszkę się nie udało, zwłaszcza przedostatni mecz przeciwko Sapowi bodaj. Bo tak nam się udawało, 1-2, tam trochę nam nie poszło. Aczkolwiek mimo wszystko jestem zadowolony, tak, bo 85% patrzyłem, to było miałem łącznie ponad 100 strzałów, więc to łatwo policzyć. Także wpadło około 20, to na 10 meczy na takim małym boisku, to myślę, że to jest naprawdę dobry rezultat i... No i trzeba to powtórzyć teraz w czwartej lidze, tak?